Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnym odcinku z cyklu Korki we wtorki. Tym razem zajmiemy się zbieżnością jednostajną ciągu funkcyjnego, tylko ciągu funkcyjnego. Dla szeregów będzie funkcyjnych przeznaczony inna część, kiedy to nie wiem, ale na pewno pojawi się w jakiejś niedalekiej przyszłości na kanale. I teraz tak, tydzień temu w poprzedniej części tego naszego cyklu Korki we wtorki omawiałam zbieżność punktową ciągu funkcyjnego. No i w tej części będę wykorzystywała część tych przykładów, którą pokazałam tydzień temu i już nie będę wchodzić w szczegóły wyznaczania zbieżności punktowej, tylko już będę wykorzystywać te wiadomości, które uzyskaliśmy tydzień temu. Stąd też jest ogromna prośba, drogi widzu, jeżeli trafiłeś tutaj jakby na tę część najpierw, to sobie znajdź proszę poprzednią część, gdzie jest zbieżność punktowa ciągu funkcyjnego, żebyś mógł sobie właśnie te wiadomości o tej funkcji granicznej, jakby jak to wyznaczyć, uzupełniał właśnie z tamtego filmiku. No i cóż, moi drodzy, przykładów pojawi się kilka, będą też przykłady, jakby, które się tydzień temu nie pojawiły, też bardzo ciekawe i zachęcam przede wszystkim do tego, żeby starać się jak najwięcej samodzielnie liczyć, potem sobie te przykłady spisać, przeanalizować jeszcze raz i zobaczyć, czy faktycznie wiecie, o co chodzi, i proszę także pilnować oznaczeń, które macie ewentualnie na waszych kursach matematyki na studiach. Zapraszam do wspólnego liczenia. Przykład pierwszy, który pojawił się także tydzień temu jako pierwszy, to jest ciąg funkcyjny sinus x przez n. Po pewnej analizie wyszło nam tam, że nasza funkcja graniczna f od x jest równa 0 dla x-ów należących do R, czyli dla dowolnego x-a rzeczywistego. Czyli tu wyszła nam zbieżność punktowa w taki sposób, takiego typu, tak jak wspominałam przed chwilą. Proszę zatrzymywać filmik i jeżeli nie wiecie, jak to wyszło, jeżeli nie oglądaliście poprzedniej części, to proszę to uzupełniać. Nie zostawiać tego na wiarę, tylko po prostu uzupełniać. No i moi drodzy, jak sobie teraz poradzić z tym zadaniem dalej? No więc my, chcąc zbadać zbieżność jednostajną ciągu funkcyjnego, mamy wiele narzędzi do wyboru. Ja tutaj nie będę wchodziła w szczegóły definicji, tylko będę pokazywać jakieś ewentualne właśnie techniki, które wynikają właśnie z twierdzeń. No i na przykład jedną z technik, którą stosuje się najczęściej, jest wyznaczenie supremum. Supremum po n-ach naturalnych, które zaczynają się tutaj, nasz zbiór liczb naturalnych jest od jedynki, bo my nie mamy na przykład ciągu zerowego f0 od x, tylko zaczynamy od jedynki. I teraz tak, supremum z wartości bezwzględnych fn od x, czyli naszego ciągu, minus funkcja graniczna. I teraz my będziemy badać, co się z tym supremum dzieje. Jeżeli to supremum będzie równe 0, wówczas będziemy dawać wniosek, że ta funkcja jest jednostajnie, przepraszam, ten ciąg funkcyjny jest jednostajnie zbieżny. Natomiast jeżeli to supremum będzie różne od 0, no to niestety takiego wniosku nie możemy dać i wówczas funkcja nie jest jednostajnie, zbieżna. Natomiast, moi drodzy, będziemy się też tutaj przypatrywać innym rodzajom zbieżności jednostajnej, o którym powiem tutaj na koniec tego przykładu. Jeżeli ich nie macie, to po prostu tę część tego filmu po prostu pomijajcie. Ok. I teraz tak. W naszym zadaniu chcemy wyznaczyć supremum takiej różnicy. Więc wpisujemy sobie te wiadomości, które nam wyszły wcześniej, czyli dlatego istotne jest wyznaczenie tutaj zbieżności punktowej, bo tu macie wpisać waszą właśnie funkcję graniczną. Jeżeli jej nie macie, no to nie macie czego wpisać. I teraz tak, liczymy sobie tutaj supremum, wpisujemy. U nas fn od x to jest po prostu nasz sinus. I nasze f od x to jest 0. I mamy. I teraz
zaczynamy analizę funkcji, która nam tutaj wyszła po prostu, bo tu już jakby wyskakujemy na chwilę z tych ciągów i zaczynamy zwykłą analizę supremum jakiegoś wyrażenia. No i pytanie jest właśnie, jak my rozumiemy to supremum. Dlatego, że zdarza się często, że supremum, infimum kojarzymy tylko i wyłącznie z kresem górnym i dolnym zbioru i staramy się jakoś to przełożyć potem na świat, kiedy pojawiają się funkcje, pojawiają się x-y. Natomiast, moi drodzy, tak naprawdę, oczywiście, że to jest kres zbiorów wartości pewnych, zbiorów funkcji, i jakbyście sobie narysowali wykres, to supremum jest widoczne, ale tak naprawdę tłumacząc na nasz język, to supremum to jest największa wartość tej funkcji, prawda? Sinus x przez n. Tak naprawdę można to tak zapisać. I teraz, moi drodzy, oczywiście tu jest pewna ciekawostka, dlatego że nasza funkcja się zmienia w zależności od n, ale my chcemy to zadanie wyznaczyć, jakby biorąc pod uwagę te wszystkie n naraz, bo jesteśmy w świecie ciągów funkcyjnych. No więc czasami to jest ból głowy każdego studenta, bo jak się za to zabrać, kiedy faktycznie nam się zmienia n. No i pierwszy sposób w tym przypadku to jest ten sposób, który pokazywałam przy zbieżności punktowej. Wstawiacie sobie za waszego n-a różne liczby. Czyli tutaj będzie dla jedynki to jest sinus x, dla dwójeczki to jest sinus 1 druga x, prawda? Dla trójeczki to będzie sinus 1 trzecia x. No i zastanawiacie się, dobra, tu powstały mi pewne funkcje, pewne modyfikacje funkcji sinus, które polegają na tym, że ona się będzie rozszerzać. I okres, który tutaj wynosi 2π, tu im będziemy mieć mniejszy ułameczek, to będzie coraz szerszy. Ale zastanówcie się, jak bardzo albo czy w ogóle zmieni się przy zmianie n-a zbiór wartości tej funkcji. Ha, no dobra. Zbiór wartości funkcji sinus, którą mamy tutaj, pamiętajcie, że my nie zmieniamy nic tutaj. To jest ważne, żebyście obserwowali, co dzieje się z funkcją. Jak macie z tym problem na początku, wszystko rysować. Jeżeli nie umiecie sami, mamy takie narzędzia piękne teraz w internecie, możecie spróbować poprzez te narzędzia. I okazuje się, że w każdym z tych trzech wypadków i prawdopodobnie dla każdego n-a, zbiór wartości będzie od minus 1 do 1. Okej, ale ktoś tutaj bardzo dobrze zauważy, że proszę panią, tutaj jest wartość bezwzględna, czy ona coś zmienia? Oczywiście, bo jeżeli ja wezmę teraz wartość bezwzględną z sinus x, to jej zbiór wartości nie będzie od minus 1 do 1, tylko będzie od 0 do 1. I tak będzie w każdym z tych przypadków, czyli wartość bezwzględna dużo robi. I też trzeba zwracać na to uwagę. No i okazuje się w takim wypadku, że supremum to jest największa wartość tej funkcji. Dodatnio oczywiście, bo my bierzemy pod uwagę tą wartość bezwzględną. Czyli w naszym przypadku to jest równe 1. A co chcieliśmy? Chcieliśmy, żeby wyszło 0. Znaczy chcieliśmy. Fajnie by było, bo by była zbieżna jednostajnie. Nie wyszło nam. To znaczy, że to jest różne od 0. Czyli wnioskujemy, że ciąg funkcyjny nie jest jednostajnie zbieżny. Nie jest. No dobra. Ale sprawa jest taka, że może być takie pojęcie, i tu sprawdźcie proszę, czy macie coś takiego, bo często na studiach matematycznych to się pojawia, ale na studiach, które mają zbieżność jednostajną ciągu funkcyjnego, zdarza się, że po prostu nie ma tego. Może się wydarzyć, że wasz ciąg będzie niemal jednostajnie zbieżny. Nie będę tego badać przy każdym przykładzie, to tylko pokazuję przy tym pierwszym, żeby po prostu zaznaczyć, że coś takiego może się wydarzyć. I już tutaj zależy i należy do was, żeby to dalej jakby rozważyć przy innych przykładach. Czyli niemal jednostajnie zbieżne. Co to znaczy? To znaczy, że mamy taki przedział, który koniecznie musi być ograniczony
i musi być domknięty, powiedzmy minus a do a, który zawiera się w dziedzinie waszego x-a. Konieczna sprawa, że tu jest waszego x-a. Jeżeli ten przedział jest w jakiś sposób w waszym zadaniu zmodyfikowany, to on się musi zawierać. No, u nas musi się zawierać w erze, czyli ten, napiszę tutaj tak po prostu przedział x-a. Ważna sprawa, który macie podany odgórnie. I jeżeli wykażecie, że dla tego przedziału zachodzi zbieżność jednostajna, to znaczy, że wasz ciąg w ogólności jest niemal jednostajnie zbieżny. Jak to zbadać? Badacie podobnie, badacie cały czas to supremum tej funkcji fn od x minus graniczną funkcję. No i my wiemy, co nam wyszło, bo możemy przepisać to, co wyszło wyżej. No i ktoś powie, ok, ale skąd ja mam wiedzieć, co mam zrobić tutaj? No wiecie, to jest takie podchwytliwe trochę, bo my znamy różne nierówności i różne ciekawostki na temat funkcji sinus, które możemy wykorzystać tutaj. I jeżeli my ją ograniczymy do pewnego przedziału, a nie do całego r-a, czyli że x będzie należał do jakiegoś przedziału minus a do a, ograniczonego, czyli nie minus tam, po prostu minus, nie wiem, pi do pi, albo tam minus 2pi do 2pi, to może się okazać, że no jednak ta jednostajna zbieżność zachodzi w tym przedziale. I teraz jak to jakoś wykazać? Co z tym zrobić? No właśnie, moi drodzy, możemy spróbować oszacować to poprzez nierówność, która pojawia się chociażby w szeregach liczbowych, czyli my mamy coś takiego, że sinus x jest mniejszy równy od x-a. I my tu możemy wykorzystać to oczywiście w wartości bezwzględnej, czyli zapisać to w taki sposób. Ok. Co mi to daje? No moi drodzy, jeżeli x należy do takiego ograniczonego przedziału, to ja mogę zapisać jeszcze, że on osiągnie pewną wartość maksymalną a i mogę zapisać to w taki sposób. I tu znika mi problem x-a. Znika. Bo proszę pamiętać, że ja supremum liczę po n-ach i te n-y się zmieniają, one wzrastają, taka granica się robi. I zobaczcie, w momencie, gdy ja pozbyłam się x-ów, pozbyłam się tego problemu, ale ktoś powie, ale to samo można było zrobić tu. Nie, bo my tu mamy do czynienia z x-ami, które należą całego era. A tu ja się ich pozbyłam sprytnie, korzystając z pewnego ograniczonego przedziału. I wtedy ja mogę zapisać to w taki sposób. I co dalej? Dalej, moi drodzy, to dąży do zera, jeżeli n jest coraz większe, bo n się będzie zmieniać, prawda? 1, 2, 3, nieskończoność, a a to będzie jakaś ograniczona liczba, ustalona, prawda? Bo ja ten przedział mogę zrobić jakiś malutki na przykład i w tym przedziale ta zbieżność jednostajna będzie zachodziła. I jeżeli wy wykażecie coś takiego, że jest taki przedział domknięty, dla którego zachodzi, że to supremum jest równe 0, no bo jeżeli to supremum jest mniejsze równe od 0, a tu jest wartość bezwzględna, to to jest równe 0, to wówczas wydajecie wniosek, że ciąg funkcyjny, który mieliście na początku, czyli fn od x sinus x przez n, jest niemal jednostajnie zbieżne. I zazwyczaj wykładowcy nawet nie mówią, chociaż nie wszyscy, żeby nie podawać konkretnego przedziału, czyli tylko właśnie tak jak ja tutaj, zrobić jakiś przedział minus a do a, czy jakiegoś innego typu, w zależności od tego, jak wasze zadanie jest skonstruowane i wykazać to, że ta granica, te supremum właśnie jest równe 0. No i moi drodzy, właśnie tak to wygląda. Na tym pierwszym przykładzie. Tak jak wspomniałam, jeżeli nie macie tego, to porzućcie w ogóle tą niemal jednostajną zbieżność, żeby sobie tę głowę nie zawracać. Ale wracając tutaj do początku, jeszcze raz, aby zbadać jednostajną zbieżność ciągu funkcyjnego, zaczynacie przede wszystkim od zbieżności punktowej. Czyli do jakiej funkcji, do jakiej liczby
na Waszym przedziale zbiega Wasza funkcja. Jak już dostaniecie te informacje, zaczynacie badać zbieżność jednostajni. Pokażę Wam przykłady, gdy już można się zatrzymać na tym kroku, gdzie zbadać zbieżność punktową, bo często już na tej podstawie można dać odpowiedź, w naszym przypadku nie można było. I zaczynacie badać supremum. I to supremum, jeżeli jest różne od zera, to Wy wiecie, że nie jest jednostajnie zbieżny ten ciąg, a jeżeli jest równe 0, no to wiecie, że jest zbieżny jednostajnie. Supremum możecie policzyć na podstawie własności funkcji, bo to jest największa wartość danej funkcji, albo możecie policzyć też jeszcze, korzystając z ekstremum funkcji, czyli z pochodnej. Przykład drugi także pochodzi z naszego spotkania tydzień temu. I tutaj mamy funkcję, zauważcie, która już ma pewną określoną dziedzinę. Czyli my szukamy i badamy tą zbieżność jednostajną w przedziale od 0 do plus nieskończoności. I tam wyszła nam funkcja graniczna, nasze f od x, wyszło nam 0 po analizie, którą właśnie tam przeprowadziłam. I to działa jak najbardziej dla x-ów, które należą do tego naszego z góry nadanego przedziału, czyli od 0 do plus nieskończoności. I teraz jak zrobić to dalej? Mamy jedną funkcję graniczną i teraz korzystamy z naszego supremum, czyli badamy teraz zbieżność jednostajną ciągu funkcyjnego. Podkreślę, że tutaj to jest zbieżność punktowa. I teraz, moi drodzy, przechodzimy do naszego supremum, czyli tak jak wcześniej, mamy supremum po n-ach, które należą do zbioru liczb naturalnych i badamy wartość bezwzględną z fn od x minus nasza funkcja graniczna, czyli f od x. Ponieważ nasza funkcja graniczna wynosi 0, stąd mogę wpisać tylko do tej wartości bezwzględnej mój ciąg, czyli mam wartość bezwzględną z x przez x plus n. I tak naprawdę w związku z tym, że x jest równe 0, x jest większy równy 0 i n też jest większy równy 1, jest liczbą od 1 do 2, 3 i tak dalej do nieskończoności, tak naprawdę ja mogę opuścić wartość bezwzględną, ale to tylko wyłącznie, jeżeli jestem pewna jej znaku, czyli jeżeli wiem, że coś jest albo dodatnie, albo ujemne i wtedy stosuję definicję wartości bezwzględnej i odpowiednio ją opuszczam. No i teraz co z tym zrobić dalej? Trzeba to zbadać, to supremum. Nie mamy tu funkcji sinus tak jak poprzednio, czyli proszę nie próbować strzelać, bo często zdarza się, że kiedy jesteśmy na kolokwium, egzaminie, w takich zadaniach, to staramy się strzelić, bo ten materiał na początku nie układa nam się w głowie, ale to nie do końca o to chodzi. Jeżeli nie wiecie, jaki jest zbiór wartości, czyli my tak naprawdę, to co wspomniałam wcześniej, chcemy znaleźć zbiór wartości wszystkich funkcji postaci x przez x plus n przy zmieniającym się n, prawda? Jeżeli nie jesteście w stanie tego zrobić na pierwszy rzut oka, to warto wówczas przy supremum zbadać to, co wspominałam wcześniej, zbadać ekstremum i monotoniczność. Po co mi jest to potrzebne? Czasami te funkcje, które dostaniecie, one będą naprawdę dziwne i tylko badanie pochodnej pozwoli Wam stwierdzić, co się z tą funkcją w danym przedziale dzieje. Bo nasza funkcja, która jest tutaj, ona jest dosyć przyjemna i możecie sobie nawet kilka pierwszych dla n równego 1, 2, 3 narysować i będziecie widzieć, co się tam dzieje, bo jest to zwykła funkcja po prostu homograficzna, której wykresem jest hiperbola i tyle. Natomiast warto wiedzieć, że możemy zbadać ekstremum monotoniczność. No to zróbmy to. Zróbmy, żeby po prostu każdy wiedział w razie czego co zrobić. Czyli przyjmujemy, że nasza funkcja, powiedzmy, to jest jakiś h od x. Każdy z Was ma troszeczkę inne oznaczenia, dlatego powtarzam cały czas, żeby pilnować tego, co macie na ćwiczeniach lub wykładzie. Powiem, że wykładowcy, ćwiczeniowcy lubią właśnie, żeby te ich wymagane zapisy były powtarzane. I teraz tak, pochodna, to jest, liczymy po x, n traktujemy jako stałą, to będzie co? Pochodna z dzielenia, czyli z licznika, to jest 1 razy niezmieniony mianownik,
minus niezmieniony licznik razy pochodna z mianownika, czyli 1 i mianownik do kwadratu. I tu widzimy, że będziemy mieć x plus n minus x, czyli zostanie nam ostatecznie n przez x plus n do kwadratu. Policzyłam pochodną. Co mi to daje? Analiza. Licznik jest większy od zera, bo n jest równe 1, 2, 3 i tak dalej, i tak dalej. Mianownik też jest większy od zera. Wniosek h' od x jest większy od zera dla x-ów, pamiętajcie, że wy jesteście w tym swoim zadanym odgórnie przedziale, dla x-ów większych równych 0. To na bank, prawda? I teraz, moi drodzy, jaki wniosek? Jeżeli pochodna jest większa od zera, to znaczy, że nasza funkcja h jest rosnąca w tym przedziale tutaj, czyli dla x-ów większych równych 0. Ona jest rosnąca, to jest dla nas super ekstra ważną informacją. Często od razu piszecie, że nie ma supremum. Ale to nie zawsze jest prawda, bo ona może rosnąć, ale mieć asymptoty z góry, może być jakoś ograniczona. Dlatego proszę też za szybko wniosków nie wyciągać. No ale zapytacie się wtedy, co dalej. Czy istnieje ekstremum? Spróbujmy. Warunek konieczny istnienia ekstremum to jest to, żeby pochodna pierwszego rzędu była równa 0. Jeżeli ja przyrównam moją pochodną do zera, czyli tak naprawdę przyrównam ten ułameczek, to dochodzę do bardzo ciekawego wniosku, że ten ułamek jest zawsze różny od zera, dlatego że n zaczyna się od jedynki. No to ja nie jestem w stanie, bo tylko licznik mogę wyzerować, nie jestem w stanie znaleźć takiego x-a, żeby wyzerować ułamek. No i w takim wypadku ja nie mam kandydata na ekstremum, czy to minimum, czy to maksimum, nie mam. No i to już zaczyna mnie czasami niepokoić, bo wtedy jak student dostaje takie zadanie, to zastanawia się, jeju, co ja mam zrobić. I wtedy proszę nie panikować, bo macie bardzo dużo informacji. Przede wszystkim, moi drodzy, trzeba się przyjrzeć funkcji. To wasze wyrażenie x przez x plus n ja mogę bardzo łatwo zmodyfikować, tak żeby ono mi pomagało ogarnąć ten zbiór wartości w tym przedziale. Cały czas podkreślajcie, w jakim przedziale jesteście, żeby wam nie wypadło to. I teraz tak, jeżeli zmodyfikuję licznik, czyli sobie zapiszę, dodam n i odejmę n i podzielę na dwa ułamki, to się okazuje, że mam tutaj 1 minus n przez x plus n, prawda? I teraz tak, jeżeli ja sobie będę patrzeć na tą funkcję, prawda? To jakkolwiek bym tutaj nie zaczęła modyfikować, ja tu dostałam jedynkę i ta jedynka mi mówi wszystko. Moje n-y dążą do nieskończoności, one mogą być 1, ale może być milion, prawda? Moje x-y przyjmują wartości z przedziału od 0 do nieskończoności. Więc to generalnie, ta liczba tu z przodu, ponieważ jak to wspomniałam, to są funkcje, które my znamy z liceum, bo jeżeli ja wstawię za n-a jedynkę, to dostaję 1 minus 1 przez x plus 1, czyli asymptota pozioma 1, pionowa minus 1. Jeżeli ja wstawię za n-a dwójkę, to dostaję funkcję 1 minus 2 przez x plus 2 i tak dalej, i tak dalej. To są funkcje, które umiemy analizować. I dochodzę do wniosku, że zobaczcie, ja zwiększam n-a, prawda? I ja mogę też zwiększać x-a sobie, ale ja i tak będę się obijać w tym przedziale, bo cały czas jesteśmy w tym przedziale od 0 do plus nieskończoności, o asymptotę poziomą, którą mam u góry. Bo akurat w tym przedziale od 0 do nieskończoności tu jakby nie mogę pójść wyżej, nie osiągnę wyrażenia większego od jedynki. I teraz zobaczcie, zgadliśmy, że zbiór wartości tej funkcji jest jaki? Na pewno będzie miał tą asymptotę poziomą u góry w tym przedziale, czyli będzie do jedynki. A natomiast, co więcej mogę powiedzieć? Jeżeli wstawię pierwszą liczbę z mojej dziedziny, to dostanę najmniejszą wartość. A dlaczego? Bo ta funkcja jest rosnąca. Więc tak naprawdę w momencie, gdy zaczyna się ta dziedzina, ona przyjmuje wartość najmniejszą, a w momencie, gdy kończy się dziedzina, to prawdopodobnie, tak przypuszczamy, będzie przyjmowało wartość największą. Czyli mamy tu, dla zera jest 0, czyli domykam, mój zbiór wartości jest od 0 do 1,
dla tej funkcji w tym podanym przedziale. Często na zajęciach pytacie się przy bardziej skomplikowanych przykładach, czy to na pewno jest to. Zawsze możecie zapisać tak, że 1 minus n przez x plus n, czy jest szansa, żeby był większy od 1 i rozpatrzeć nierówność, która przypuszczacie, że może być prawdziwa. No i czyli, że mamy coś więcej niż jedynka w naszym zbiorze wartości w tym przedziale. No i co się teraz dzieje? Jedynka mi się skraca, przenoszę sobie i zostaje, że 0 jest mniejsze o, w taki sposób. Co jest sprzeczne w tym przedziale, bo licznik i mianownik są dodatnie. Czyli dostajecie coś, co albo możecie rozwiązać i dostać x-y, które będą działały dla tej nierówności, albo dostajecie sprzeczność po prostu. Dlatego ważne jest, żebyście w trakcie rozwiązywania tych zadań nauczyli się takiej analizy, nie schematu, tylko analizowania tego wyrażenia. I teraz tak, czyli nasz zbiór wartości wyszedł nam taki. Co to dla mnie znaczy? Wracając do mojego supremum, które mamy u góry, co to znaczy? Jeżeli mój zbiór wartości wyszedł mi jakiś przedział, to supremum to jest ta górna liczba. Ona nie musi należeć zawsze. Pamiętajcie, supremum to jest najmniejsze ograniczenie górne. Czyli to nie musi należeć koniecznie do waszego zbioru wartości. To może być ta właśnie liczba, do której dążycie, czyli ta tutaj w tym wypadku asymptota pozioma. Czyli nasze supremum to jest 1, a 1 jest różne od 0. Stąd wnioskujemy, że po tych wszystkich wyliczeniach, że nasz ciąg funkcyjny nie jest zbieżny, jednostajnie zbieżny. Tutaj można sobie ustalić, jak to napisać poprawnie po polsku, czyli nie jest zbieżny jednostajnie, nie zachodzi ta tutaj zbieżność, bo to supremum wyszło nam różne od 0. No więc, moi drodzy, zrobiliśmy tutaj bardzo dużo w tym zadaniu i zostało pokazane jakby sposób, kolejny sposób badania tego supremum, który tutaj dostajecie, czyli, tak jak wspominałam, monotoniczność ekstremum, bo ekstremum, zwłaszcza maksimum, może bardzo być związane właśnie z naszym supremum, no bo tak na logikę, jeżeli ja mam jakieś nawet lokalne maksimum, no to prawdopodobnie ono będzie odpowiadać za największą wartość. Tylko proszę pamiętać, że cokolwiek wam wyjdzie w tym maksimum tu w pochodnej, to musi zawsze należeć do waszego przedziału, jeżeli macie jakieś ograniczenie w waszym ciągu. Przykład trzeci także pochodzi z naszego spotkania, które było tydzień temu. I tam po dosyć ciekawych rozważaniach doszliśmy do tego, ile wynosi i jak wygląda nasza funkcja graniczna. Te rozważania proszę sobie obejrzeć, bo to jest bardzo istotne akurat dla tego przykładu. Możecie, tak jak wspominałam na samym początku spotkania, jeżeli nie możecie odszukać, to wpiszcie korki we wtorki, część i po prostu napiszcie poprzedni numerek do tego, który macie dzisiaj. I teraz tak, wyszło nam, że nasza funkcja graniczna f od x to jest tak, kiedy x należą do przedziału od 1 do plus nieskończoności, kiedy, bo tu mamy przedział też od 0 do plus nieskończoności, to wynosi po prostu 0. Kiedy x jest równy 1, czyli konkretnie 1, to mamy 1 przez 1 plus 1, czyli 2, czyli to jest 1 druga. Natomiast kiedy x jest ułamkiem oraz 0, czyli jest od 0 do 1, no to widzimy, że nasza funkcja graniczna wynosi 1. I co wtedy? Tak jak wspominałam wcześniej, zdarza się, że mamy bardzo ciekawe twierdzenia własności związane z funkcją graniczną i zbieżnością jednostajną. I tak jest właśnie w tym wypadku, moi drodzy, bo bardzo łatwo można stwierdzić, że ta funkcja graniczna nie jest ciągła. Jeżeli weźmiecie sobie x równe 1 i zbadacie, jaka jest granica z lewej strony jedynki, z tej funkcji f granicznej, z lewej strony, czyli mniejsze niż 1, czyli to będzie ten przedział od 0 do 1, czyli to jest równe 1, i zbadacie, co się dzieje z prawej strony jedynki, a z prawej strony, czyli większe, czyli to jest 0, zauważacie, że 1 jest różne od 0. Co to znaczyło, moi drodzy? Przypomnijcie sobie, sięgnijcie sobie do tego, co było na analizie przyciągłości funkcji. I okazuje się, że funkcja f nie jest ciągła.
po prostu nie jest ciągła w tym przedziale od 0 do plus nieskończoności. Jeżeli funkcja graniczna nie jest ciągła, to oznacza, że ciąg funkcyjny nie jest, przepraszam, nie jest jednostajnie zbieżny. Po prostu. I nic nie trzeba więcej badać. Po prostu trzeba by uzasadnić brak ciągłości, tak jak na przykład ja tutaj zrobiłam, lub też przywołać jeszcze głębiej, jaka była definicja taka podstawowa tej ciągłości funkcji. No i pokazać, w jakim punkcie można też narysować taką funkcję graniczną i generalnie stwierdzić, że na mocy tego, że funkcja graniczna nie jest ciągła, wnioskujemy, że nasz ciąg funkcyjny nie jest jednostajnie zbieżny. I tak naprawdę, moi drodzy, to jest koniec rozwiązywania tego przykładu. Przykład czwarty także pochodzi z naszego spotkania z ubiegłego tygodnia. Mamy tutaj bardzo mocno zawężony przedział x od 0 do 1. No i mamy tutaj funkcję, która jest dosyć interesująca. Ja tam wypisywałam tydzień temu, jak to przykładowo wygląda. To jest tak naprawdę zwiększający się o 1 stopień wielomianu o miejscach zerowych 1 oraz 0. I raz to 0 jest krotności parzystej, a raz to 0 jest krotności nieparzystej. No i teraz, moi drodzy, przypominamy sobie, że funkcja graniczna, która wyszła nam tydzień temu, to było f od x równe 0 dla całego tego przedziału, czyli dla x należącego od 0 do 1. I to jest nasza zbieżność punktowa. Zbadamy teraz zbieżność jednostajną. No więc, moi drodzy, tu nie mamy do czynienia z jakąś tutaj funkcją graniczną rozbudowaną w klamerce będącej. Natomiast mamy tutaj po prostu zwykłe f od x równe 0, więc będziemy się zastanawiać nad supremum. Czyli ponownie supremum fn od x minus nasza funkcja graniczna, czyli zostajemy tutaj z czym? Zostajemy tutaj z supremum z wartości bezwzględnej, po prostu z naszego wyrażenia 1 minus x razy x do n. I teraz tak, ponieważ nasze x z treści zadania należy do przedziału od 0 do 1, no to można by się zastanawiać tutaj nad znakami. To wyrażenie na pewno będzie większe równe 0. Natomiast tu, jeżeli wstawię coś z tego przedziału, to też będzie większe lub równe 0. Ostatecznie w takim wypadku mogę zapisać to supremum i opuścić wartość bezwzględną i po prostu zapisać to w taki sposób. No i teraz co z tym fantem dalej zrobić? No więc pamiętajcie, że jesteście na super ograniczonym przedziale x należy od 0 do 1 i badacie wartość funkcji na tym przedziale dla zmieniających się n-ów. No i tak jak wspominaliśmy, my możemy sobie wypisać kilka n-ów i zastanawiać się tak naprawdę, jaki będzie zbiór wartości. Tu natomiast okazuje się, jak sobie wypiszecie na przykład dla n równego 1, czyli to będzie 1 minus x razy x, czyli funkcja kwadratowa, potem n równe 2, czyli to będzie 1 minus x razy x kwadrat i tak dalej, że tu ten zbiór wartości, on może się trochę zmieniać. On będzie na pewno od zera, bo tutaj mamy dwa miejsca zerowe i nie będziemy schodzić poniżej wartości ujemnych, czyli będzie od zera, pytanie będzie dokąd. Czy ono będzie to supremum, jak będziemy zmieniać te n, bo pamiętajcie, że to nie jest tak, że wy szukacie takiego supremum dla tego n, dla każdego n, można powiedzieć. To jest, ktoś powie, no niemożliwe, bo przecież każda funkcja ma innego n. No i w tym jest jakby piękno tego ciągu funkcyjnego, że ten n dąży do nieskończoności i wy patrzycie, co się dzieje z tym waszym supremum, z tym zbiorem wartości. Czy ono dąży do zera, czy nie? No i właśnie tu konieczne jest użycie pochodnej. W przeciwnym wypadku możemy sobie gdybać o tym zbiorze wartości, ale tak naprawdę nie do końca rozwiązać problem. I teraz bierzemy sobie ponownie jakąś funkcję h od x, to będzie nasze wyrażenie 1 minus x razy x do n. No i spróbujmy najpierw wyznaczyć pochodną
po x, czyli h' od x. Czyli mamy tutaj, jak sobie wymnożymy nawias, to będzie po prostu x do n tej minus x do n plus pierwszej. Czyli to jest zwykła funkcja potęgowa, czyli n razy x do n minus 1 minus i tu będzie n plus 1 razy x. Odejmuję sobie od n plus 1 1, czyli to będzie do n tej. No i teraz co z tym zrobię? No tu nie do końca jestem w stanie wielu rzeczy stwierdzić. Oczywiście mogę podjąć próbę tutaj wyłączenia różnych elementów itd., itd. Natomiast fajnie by było, gdybyśmy spróbowali sobie to przyrównać do zera i jakoś przekształcić to wyrażenie, żebyśmy mogli jakoś ostatecznie wyciągnąć wnioski na temat znaku, czyli monotoniczności funkcji w tym przedziale. Czy w ogóle jest szansa, żeby ta monotoniczność była tak jakby po całości tego przedziału, tak jak wcześniej nam się udało, że było cały czas rosnące, czy będzie tutaj jakiś punkt, który tą monotoniczność będzie zmieniał. No dobra, no to przyrównamy do zera. Nasze wyrażenie, czyli mamy n razy x do n minus 1 minus n plus 1 razy x do n tej równa się 0. Mamy coś takiego. Jak to ogarnąć? Jeżeli tu się przyjrzycie tym x-om i rozpiszecie sobie w taki sposób, i to zależy tutaj też sporo od waszej biegłości takiej rachunkowej, ja sobie rozbiję to x do n tej na potęgę x do n minus 1 razy x do pierwszej. Z własności potęg. Jak potem dodam, to będę miała x do n tej. A robię to po to, żeby wyłączyć wspólną potęgę przed nawias, czyli x do n minus 1 razy n minus, nawias tutaj mi zostanie n plus 1, razy x do pierwszej, czyli x. I to ma się równać 0. I z własności teraz, która mówi, że jeżeli mnożę dwa elementy przez siebie i przyrównuję do zera, to albo pierwszy jest zerem, albo drugi jest zerem. O, mogę wyliczyć kandydatów na ekstrema i zastanowić się, w jakich wypadkach ewentualnie to może być jakieś minimum, może być maksimum. No i teraz tak, w pierwszym wypadku, jeżeli mam x do n minus pierwszej równe 0, no to dowiaduję się, że to zachodzi dla x równego 0. Jednocześnie wiem, że fn od 0, czyli wartość mojego wyjściowego ciągu funkcyjnego dla 0, to będzie po prostu 0. No okej. Okay. No i tak samo przy supremum, gdybym wstawiła do tego wyrażenia, które wyszło mi tutaj w supremum, to też będzie równe 0. No dobra, okej, ale nam nie chodzi o jedną szczególną wartość x, nam chodzi o zbiór wartości, więc idziemy liczyć dalej. Z tego drugiego równania mam tak, że mam n równa się n plus 1 razy x i teraz dzielę przez to, bo to jest na pewno różne od 0 i dostaję, że x jest równe n przez n plus 1. I wielokrotnie zdarza się, że studenci dostają jakieś wyrażenie w tym ekstremum i zapominają o tym, że jest przedział do ogarnięcia. Czyli my cały czas, pamiętajcie, działamy w przedziale od 0 do 1. I waszym zadaniem jest, jeżeli już wyjdzie wam jakiś punkt przy badaniu tego ekstremum, to ważne jest, żebyście wy wiedzieli, aha, to jest kandydat. Ja nawet nie muszę wiedzieć, czy to jest minimum, czy maksimum. To jest jakiś kandydat na ekstremum, prawda? Ale fajnie by było, żeby on należał do tego przedziału, bo w przeciwnym wypadku to się mija z celem, bo ja nie badam ekstremów poza tym przedziałem. Ja się tylko zajmuję tym, co się dzieje z tym ciągiem funkcyjnym dla tych x-ów od 0 do 1. No dobra. I teraz pytanie jest, czy n przez n plus 1 należy do tego przedziału? I tu się wkłania tak naprawdę znajomość kresu dolnego i górnego zbiorów. Bo jeżeli wiem, że n są liczbami 1, 2, 3, 4 i tak dalej, prawda? No to jeżeli wstawię sobie 1, to mam tutaj 1 drugą. Potem jak wstawię sobie 2, to mam 2 trzecie i tak dalej, i tak dalej. Więc zastanawiam się, czy faktycznie ja przekroczę tą jedynkę, czy nie? No i okazuje się, że nie, no bo mianownik będzie zawsze większy o 1 od licznika, więc jestem pewna, że to będzie należało do mojego przedziału wyjściowego. No dobrze, i teraz tak, wiemy, że to należy do przedziału wyjściowego, co dalej? Teraz muszę wrócić do mojego supremum i wstawić sobie ten punkt x,
tego mojego kandydata, bo prawdopodobnie dla niego, jeżeli tutaj jest jakieś ekstremum, bo wiem, że tak jak wspominałam wcześniej, nasze funkcje, które mamy tego typu, one mają dwa miejsca zerowe, mają miejsce zerowe w zerze i w jedynce. Czyli one będą gdzieś tutaj miały jakąś górkę, jakąś dolinkę i mogą się odbijać od tego zera, a mogą przechodzić, bo w zależności od tego, jakiego stopnia będziemy mieć tutaj wielomian, czy parzystego, czy nieparzystego, prawda? Bo tak jak się rysowało wielomiany tam na matematyce rozszerzonej w liceum. I teraz, moi drodzy, ja się zastanawiam, bo ten punkt, który mi tutaj wyszedł, on należy gdzieś tutaj do tego przedziału, czyli on gdzieś sobie będzie leżał pomiędzy zerem a jedynką, czyli będzie tym punktem, w którym będzie się zmieniała monotoniczność, czyli na przykład będzie górką, a może będzie dolinką, prawda? I teraz, moi drodzy, tak, co z tym zrobić? Znaczy, generalnie nie może być dolinką, bo już ustaliliśmy, że przecież jesteśmy w przedziale 0,1, dla których ta funkcja jest jak najbardziej dodatnia, więc tutaj przepraszam, pod nie możemy być. Więc generalnie, co nam wyjdzie? Wstawiam sobie do tego wyrażenia najlepiej gdzieś pod spodem i mam tak, 1 minus n przez n plus 1, prawda? Razy n przez n plus 1 do n, czyli to, co wam wyjdzie, to zazwyczaj wychodzi wartość jakaś w n-ach. Nawet w tych trudniejszych zadaniach z ciągiem funkcyjnym po prostu dostajecie jakiegoś x-a równego i tam uzależnione jest od jakiejś wartości n. Wstawiacie to, jeżeli to należy do waszego przedziału, który macie w zadaniu, wstawiacie to do tego wyrażenia, które wyszło tutaj w supremum i patrzycie, co się będzie działo z tym wyrażeniem, kiedy n będzie dążył do nieskończoności, czyli de facto nie oszukujmy i nie ukrywajmy, że trzeba tutaj napisać, że my po prostu będziemy liczyć granice z tego wyrażenia, bo my mamy supremum po n-ach naturalnych. To musimy wiedzieć, co się dzieje dla każdego tego n-a, prawda? No dobra, no to okej. To idziemy. To tutaj trzeba będzie po prostu się troszeczkę zastanowić. I mamy tak, tu na początku sprowadźmy do wspólnego mianownika. Więc w przyciągach funkcyjnych wyciąga się bardzo dużo elementów analizy tej wcześniejszej, więc warto pamiętać i nie zapominać. Tu natomiast można sobie zapisać to jako 1 przez n plus 1 do n tej. Za chwilę zobaczymy dlaczego. I teraz tak, tu nam się skróci n i będziemy mieć po prostu 1 przez n plus 1. Ok. Tu będziemy mieć 1 do n tej, czyli 1 przez. I teraz to sobie rozdzielę, czyli to będzie 1 plus 1 przez n do n tej. No i my wiemy z granic ciągów, że to jest równe po prostu e. No i jeżeli to jest równe po prostu e, no to co się dzieje w takim wypadku? Mamy tutaj 1 przez e, a to przy n coraz większym dąży do zera. Czyli mamy 0 razy 1 przez e, jest to normalny symbol, czyli to jest po prostu 0. Wniosek. Idziemy do naszego supremum, moi drodzy, i mogę powiedzieć tutaj i napisać jak najbardziej po prostu z pełną swobodą, że to będzie równe 0. Jeżeli generalnie podstawię sobie mojego kandydata, który mi tutaj wyszedł należącego do przedziału, prawda, i będę zmieniać n od 1 do nieskończoności, to tak czy inaczej będę dostawała wartość dążącą do zera, czyli moje supremum jest równe 0. No więc generalnie, moi drodzy, tak to wygląda, więc stwierdzam, że jest to jak najbardziej mój ciąg funkcyjny jest zbieżny. Jednostajnie jest jednostajnie zbieżne. Tutaj trzeba by rozwikłać, jak to napisać poprawnie, ale to można samodzielnie tam gdzieś sobie doczytać. I teraz dostaliśmy tego typu odpowiedź. Czyli widzicie, co się dzieje, kiedy faktycznie ta jednostajna zbieżność zachodzi, bo bardzo często zdarza się, że ona nie zachodzi i my się uczymy tych przykładów, gdzie ona nie zachodzi, a gdy okazuje się, że ma zajść, no to zastanawiamy się, co z tym zrobić. I właśnie, moi drodzy, tutaj taki przykład został pokazany. Czyli ponownie, funkcja graniczna wyszła nam równa 0, zbadaliśmy supremum, bo tam się nic nie działo jakiegoś groźnego
i przeszliśmy do pochodnej. Udało się wyznaczyć punkt kandydata na ekstremum i zobaczyliśmy, co się będzie działo w przypadku zmieniającego się Ena właśnie dla tego tutaj kandydata. No i tak naprawdę mamy bardzo ciekawy przykład za sobą. Przykład piąty jest przykładem nowym, to znaczy nie znalazł się na naszym poprzednim spotkaniu ubiegłotygodniowym. A zatem, moi drodzy, rozpoczynamy od czego? Od wyznaczenia sprawdzenia zbieżności punktowej, czyli musimy wyznaczyć, o ile się da, naszą funkcję graniczną. Jak to się robiło? Tak jak było to tydzień temu, przypomnę szybciutko, wyznaczamy granice naszego ciągu funkcyjnego, czyli badamy limes n dąży do nieskończoności fn od x. Tydzień temu pokazywałam, jak wyglądają po kolei funkcje, kiedy wstawiamy kolejne n, począwszy od jedynki. W tym wypadku też możecie spróbować zobaczyć. Będą to takie dwie funkcje pierwiastkowe odjęte od siebie, czyli to będzie też pewna funkcja pierwiastkowa, kiedy wstawię 1, 2, 3, czyli będziemy mieć tam x plus 2, pierwiastek z x plus 2 minus pierwiastek z x plus 1 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tę funkcję już, żeby zobaczyć jakoś szerzej, lepiej byłoby narysować w programie, stąd też jak najbardziej możecie zrobić to samodzielnie. My zajmiemy się badaniem już tej granicy, ale zanim to pozwolimy sobie przekształcić to wyrażenie do postaci, która nam pozwoli wydać lepsze wnioski. Ktoś powie, kiedy mam coś takiego robić. No więc, jeżeli macie za sobą granicę ciągów, macie za sobą granicę funkcji, to już mniej więcej wiadomo, że w takiej sytuacji, gdy odejmuję dwa pierwiastki, w większości przypadków korzystniej jest dla mnie po prostu te pierwiastki usunąć, bo odejmowane pierwiastki zazwyczaj dają nam symbol nieoznaczony. Usuwamy je poprzez sprzężenie, czyli mamy tutaj pierwiastek z x plus n plus 1 plus pierwiastek z x plus n i tutaj to samo, żeby mnożymy górę i dół przez to samo, żeby nam się skróciło. Po co? Żeby uzyskać wzór skróconego mnożenia. Tutaj a minus b, a plus b, czyli a kwadrat minus b kwadrat. Czyli nam się te pierwiastki tak naprawdę, mówiąc wprost, skasują, czyli będziemy mieć x plus n plus 1 w liczniku odjąć x plus n. A mianownik to będzie właśnie ten nasz pierwiastek, czyli pierwiastek z x plus n plus 1 plus pierwiastek z x plus n. I co się okazuje? Tu w liczniku bardzo dużo mi się skasuje, bo skasują się xy i skasują się n. I dostanę bardzo przyjemne wyrażenie, bo dostanę po prostu 1 przez x plus n plus 1 i plus pierwiastek z x plus n. I chcę policzyć teraz granice z tego wyrażenia. I moi drodzy, często warto podstawić jakąś wartość, bo warto jeszcze zwrócić uwagę, że jesteśmy w przedziale od zera do nieskończoności, łącznie z zerem. Warto próbować podstawić tutaj jakąś wartość x-a, która skasuje n-a. Ja o tym mówiłam tydzień temu wielokrotnie. Dlaczego? Dlatego, że badając ciągłość punktową, zbieżność punktową, przepraszam, nie ciągłość, my chcemy zobaczyć, co się dzieje przy dowolnym n-ie. Więc jeżeli znajdziecie taką wartość x-a, która u tego n-a zlikwiduje, to znaczy, że to działa dla dowolnego n-a, to co Wam wyjdzie. U nas sytuacja jest taka, że cokolwiek wstawię za x-a, ja n-a nie skasuję. Więc u nas nawet nie warto tak do końca szukać jakiejś takiej wartości. To też przejdziemy do granicy. Czyli liczymy granice z tego wyrażenia. Zastanówmy się. W liczniku mamy stałą. N plus 1 i n dążą do nieskończoności, ponieważ n dąży do nieskończoności, więc tym bardziej te dwa czynniki też dążą do nieskończoności.
x należy do przedziału od 0 do 1, od 0 do nieskończoności, więc on też dąży do nieskończoności. On oczywiście może być ułamkiem, malutkim, dążącym, może być zerem. Nawet jeśli ja wykasuję tego x i podstawię 0, to dostanę wyrażenia, które będą dalej dążyć do nieskończoności, czyli będę miała po prostu 1 przez nieskończoność w granicy. Powtarzam, że to jest w granicy, bo często pytacie, jak to 1 przez nieskończoność to jest to, czy 1 przez 0. Pamiętajcie, że to wszystko odbywa się w granicy. To nie jest takie dzielenie, tylko to jest symbol, tutaj zapisaliśmy, w wyniku naszych rozważań. Czyli to, ta granica jest równa 0, moi drodzy. I faktycznie, jak sobie narysujecie te funkcje, to będziecie zauważać, że dla coraz większych n-ów ta funkcja wyjściowa, ta wyjściowa funkcja, ona będzie coraz bardziej tak miała te wartości bliżej osi x, czyli y równego 0. No więc ja polecam serdecznie, żeby to wszystko sobie nie brać na słowo, tylko sprawdzać. I możemy wywnioskować, że nasza funkcja graniczna f od x jest równa 0 dla x-ów należących do przedziału od 0 do plus nieskończoności. Czyli na tę chwilę ogarnęliśmy sobie, mówiąc wprost, zbieżność punktową. I teraz czeka nas, moi drodzy, zbieżność jednostajna. Więc ja tutaj sobie dołożę karteczkę, o, w tym miejscu. Tutaj zrobimy sobie tak. I kontynuujemy nasz przykład. Czyli wyszło nam f od x równe 0. Przepiszemy dla x-ów większych równych 0. Teraz pora na zbieżność jednostajną. I ponieważ nasza funkcja graniczna wygląda jak wygląda, to skorzystamy z supremum. Czyli badamy supremum po n należącym do n z takiej różnicy fn od x minus f od x i zobaczymy, co się stanie. Czyli wpisuję sobie postać mojego ciągu, mogę już wpisać tę zmodyfikowaną, ja tak zrobię, czyli to będzie supremum 1 przez, i tutaj ten nasz pierwiastek, minus 0, prawda? Tutaj zmieścimy, o, i zamykamy. No i widzimy, że co się dzieje. Widzimy, że zera nie muszę pisać, czyli mogę zająć się po prostu supremum z tego wyrażenia. A ponieważ oba pierwiastki są większe od zera, po prostu pierwiastki są większe od zera, zwłaszcza stopnia parzystego, no to mogę zapisać to już bez wartości bezwzględnej. No i teraz, moi drodzy, tutaj jest bardzo ciekawy przykład, który czasami naprawdę dosyć intensywnie zastanawia, co z tym zadaniem zrobić. Jak to rozważyć, jak to rozpatrzeć, w ogóle jak to, mówiąc prosto, ogarnąć. No i teraz tak. Okej. Okay. Pamiętamy, że supremum liczymy po n, czyli tak naprawdę wychodzi nam tutaj, sprecyzujmy, bo ja w tamtym przykładzie poprzednim zapisałam to, że supremum jest równe 0, ale tak naprawdę to wynikiem tego supremum jest, to jest jakiś ciąg, prawda? To nasze supremum, nie? Wynikiem tego, to nasze supremum to jest jakiś ciąg, no i generalnie ten ciąg oczywiście może być zerowy i jeżeli jego granica będzie dążyła do zera, czyli po prostu to supremum będzie, na przykład mówiąc tak prosto, będzie równe 0, to my wiemy, że zachodzi zbieżność jednostajna. Tu moglibyśmy coś już próbować sobie określić na zasadzie, no przecież to jest ułamek, oba elementy są dodatnie, więc moglibyśmy próbować to supremum w jakiś sposób szacować. No właśnie. Ale wiadomo, że na kolokwium starajcie się pewne rzeczy wykazywać i opisywać, bo część osób po prostu mówi, a to jest tak, bo przecież tu widać, że to jest tak, więc na pewno będzie zero. No tego tak nie możemy wykazać, więc albo opiszemy ładnie, jakby co się dzieje, że tutaj mamy funkcję jakąś rosnącą i tak dalej, albo po prostu, podobnie jak wcześniej, zdecydujemy się policzyć minimum, albo zbadać pochodną i zobaczyć, jaka jest monotoniczność. Musicie pokazać zawsze jakieś konkretne uzasadnienie. Czyli przyjmujemy, że nasza funkcja h
od x, to jest właśnie to wyrażenie, którego supremum szukamy. I patrząc na tą funkcję h od x, ja mogę stwierdzić już wiele rzeczy. Przede wszystkim ta funkcja ma zbiór wartości, na pewno większy od zera, bo zera nie jestem w stanie uzyskać tutaj. Ja mogę dążyć do zera, ale ja nie jestem w stanie tego zera uzyskać. No i teraz pytanie jest, no to supremum, prawda? Co się z tym dzieje? Więc ja zbadam sobie pochodną i zobaczę, jaka jest monotoniczność tej funkcji, chociaż podejrzewam pewne rzeczy, ale zobaczymy po prostu. No więc teraz tak, moi drodzy. Pochodną, jest tutaj pochodna złożona. Najpierw robimy sobie, znaczy każdy jak będzie chciał, natomiast ja sobie zrobię tak, że tutaj potraktuję to jako 1 przez coś, czyli mam pochodna zewnętrzna, to będzie minus 1 przez mianownik do kwadratu. Razy pochodna mianownika i tu też są pochodne złożone, czyli z pierwiastka to będzie 1 przez 2 pierwiastek z x plus n plus 1. Tutaj zrobimy nawias. Dodać razy 1, oczywiście, którego nie wpiszę, dodać 1 przez 2 pierwiastek z x plus n też razy 1, bo robię pochodną po x. Ostatecznie moja pochodna, gdybym chciała ją jakoś tak ładniej zapisać, to mogę wrzucić to do licznika i zapisać, że to jest na przykład minus i napisać ten nawias. O, i mamy coś takiego. I jakie wnioski mogę wysnuć? Wniosek pierwszy, który mogę wysnuć, jest taki, że na pewno w przedziale, w którym jestem, czyli pamiętamy, tu zapiszemy, że jesteśmy w przedziale dla x-ów od 0 do nieskończoności, ta pochodna jest na pewno mniejsza od 0 dla każdego x-a, bo zawsze to wyrażenie pod pierwiastkiem to już w ogóle musi być dodatnie, ale ja nie jestem w stanie w ogóle jakkolwiek zrobić tak, żeby tutaj było, poza tutaj mamy minusa i to, te wszystkie pozostałe elementy są dodatnie. Na pewno to jest dodatnie ze względu na ten kwadrat. Te cząstkowe tutaj też są dodatnie. Tu jeszcze mam plusika, więc tak naprawdę razy ten minus wiem, że ta pochodna na pewno będzie ujemna dla każdego x-a należącego do tego przedziału. Natomiast sprawa jest taka, że okej, jeżeli pochodna jest mniejsza od zera, no to wiemy, że funkcja nasza jest funkcją malejącą dla x-ów, które należą do naszego zadanego przedziału. To już daje mi bardzo wiele, jeżeli wiem, że ona maleje, bo ja wtedy jestem w stanie wskazać x-a, który da mi wartość największą, skoro ona w całym tym przedziale maleje. Natomiast pytanie, czy ona ma jakieś może ekstremum, coś tam się dzieje? Raczej nie. Pamiętajcie, że z zasady, jeżeli funkcja jest monotoniczna, rosnąca lub malejąca w całym przedziale, który rozpatrujecie, to tam nie będzie ekstremum, bo ona, żeby mieć ekstremum, musi zmieniać pochodna znak. Czyli też oznacza to, że funkcja musi zmieniać swoją monotoniczność. Więc tu na pewno mogę od razu powiedzieć, że brak jest tego ekstremum, ale mogę od razu napisać coś na temat mojego supremum, moi drodzy, i to jest dla mnie bardzo istotne. Czyli mogę napisać, że moje supremum to jest 1 przez pierwiastek z n plus 1, n plus 1, nie x, tylko n, dodać pierwiastek z n. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, że jeżeli to maleje, to największą wartość będzie przyjmować dla x równego 0, czyli dla początku tego przedziału, w którym się znajdujemy. Czyli to badanie monotoniczności, ekstremum, jeżeli istnieje, czasami daje mi bardzo dużo fajnych informacji. I teraz, tak jak powiedziałam, w tym przykładzie mogę to oznaczyć sobie dn. Wiem, że u Was każdy inaczej troszeczkę na zajęciach to ogarnia, więc tutaj jest propozycja innego zapisu niż w poprzednim przykładzie. Czyli stąd mogę napisać, że limes
tego dn, czyli tego, co nam tutaj wyszło, to jest po prostu 1 przez nieskończoność, czyli to jest 0, bo będę mieć 1 przez coś, co się będzie cały czas dosyć szybko powiększać. Czyli mogę powiedzieć, i to jest też inny zapis, czasami pisze się, że to jest mniejsze od epsilona, tutaj napiszę w nawiasie, i stąd możemy wywnioskować, jeżeli to supremum jest mniejsze od epsilona, supremum jest równe 0, to wówczas nasz ciąg funkcyjny jest zbieżny jednostajnie. Czyli tu mamy, moi drodzy, taki wniosek, że mamy nasz ciąg funkcyjny jednostajnie zbieżny. Bardzo ciekawy był ten ciąg. I tutaj te wszystkie kroki też nam dawały dużo wskazówek. Jeszcze raz się tutaj zwracam z prośbą do osób, które oglądają, żeby tych zadań nie liczyć maszynowo, tylko żeby ze zrozumieniem koniecznie. Dlatego, że tu najdrobniejsza zmiana powoduje totalnie inny przykład i nie, jeżeli się będziecie uczyć na pamięć, to nie zauważycie tego. A jeżeli zaczniecie to rozważać troszeczkę inaczej, powoli, lepiej zrobić 2 przykłady niż 20, ale tak zrozumiane i przemyślane, to na pewno będziecie wiedzieć, o co chodzi. I jeszcze tylko raz podkreślę, tu w tym przykładzie zaproponowałam inny zapis, po prostu powiem, że na wielu kierunkach się tak stosuje, że się najpierw to oznacza jako dn, liczy się potem granicę i pisze, że ona jest mniejsza od epsilona, a do Was należy to, żeby zrobić to tak, żebyście Wy potem nie byli stratni po prostu na kolokwium. Przejdziemy teraz do 6, ostatniego w naszym spotkaniu zadania. Tego typu ciągi często zdarzają się na różnego typu zaliczeniach, ale tak jak wspominam często, to zależy od tego, czy studiujecie matematykę, czy to jest tylko kierunek, na którym pojawia się to zagadnienie. No więc mamy tutaj pewien ciąg w postaci funkcji wymiernej. Nie mamy tutaj wcześniej policzonej funkcji granicznej, bo spotykamy się z nim pierwszy raz. No więc gdybym chciała, mogłabym sobie zobaczyć, co się dzieje dla n równego 1, czyli wyglądałoby to po prostu jako x kwadrat przez 1 plus x dla n równego 1. Dla n równego 2 to by było po prostu 2x kwadrat przez 1 plus 2x i tak naprawdę tyle. Nie do końca jestem w stanie na pierwszy rzut oka powiedzieć, co się z tą funkcją dzieje. Poza tym, że wiem z góry, że mam x w przedziale od 0 do 1. To jest bardzo duża informacja dla mnie, ponieważ w przedziale od 0 do 1, bardzo ograniczonego, posiadam ułamki, prawda, jakieś tam większe i mniejsze. No i mam liczbę 0 po jednej stronie i po drugiej 1. Więc jeżeli nie wiem, co robić, to mogę zająć się na początek tym, że policzę wartości ciągu na tych krańcowych liczbach, w tych krańcowych liczbach. Czyli dla 0 widzę, że to będzie 0. Natomiast dla 1 to będzie po prostu n podzielić przez 1 plus n. I teraz, moi drodzy, właśnie, co ja w ogóle chcę zrobić? Jeżeli chcę wyznaczyć zbieżność punktową, w tym przypadku za każdym razem wiem, że liczę granicę. Czyli jeżeli ja wstawiam sobie za x tutaj jakąś liczbę, to zastanawiam się, co się będzie działo, jeżeli teraz mój n będzie coraz większy, bo o to mi chodzi w moim zadaniu, że ja zwiększam sobie właśnie tego n-a. Jeżeli n będzie coraz większy, to widzę, że po przekształceniu, tutaj pokażemy, że można wyłączyć n przed nawias, czyli będzie 1 przez n plus 1. Widzimy, że te n się skrócą i to będzie dążyło do 0, czyli mamy do czynienia tutaj z granicą równą 1. Aha, no więc tak naprawdę dostaliśmy dwie różne liczby. Ale proszę zwrócić szczególną uwagę, że te liczby to były równe x-owi, który tutaj mieliśmy. I ten szczegół często myli się nam i zaczynamy podawać w rozwiązaniach 1000 przypadków dla tysięcy wartości x-ów. Czyli tak naprawdę, jeżeli zauważycie, że to, co wstawiliście, Wam wyszło tu, to poniekąd możecie już zgadywać, jaka będzie Wasza funkcja graniczna. Ale oczywiście tego nie można do końca zgadnąć, trzeba to policzyć. Czyli my się zabieramy teraz za wyznaczenie takie właściwe tej granicy.
I teraz tak. Tak jak wspomniałam wcześniej, warto zawsze zabrać się za to, żeby wyznaczyć wartość po prostu naszego ciągu, kiedy znajdziemy x, który spowoduje zniknięcie n. I to się stało tutaj. X równe 0 spowodował to, że n się skróciły, że tak się wyrażę, zniknęły i mogły być dowolne. I dla takiego x wyszło nam 0. Co jeśli x nie będzie zerem? No właśnie. Co zrobić z tym n? Proszę to potraktować jako zwykłą granicę i tego n tam, gdzie można, wyłączyć. Po prostu. Czyli z mianownika wyłączam n i mam tutaj 1 przez n dodać x. Co się dzieje? To dąży do zera, tu n się skracają i dostaje granicę, która nie ma już n, więc nie pisze limesa, czyli to jest x kwadrat przez x, czyli x. I ktoś powie, aha, no zobaczcie, jeżeli wcześniej wstawiłam sobie za x 0 i tu wyszło mi 0, to znaczy, że to było tak jakby ten sam x. Jeżeli tu wstawiłam sobie za x 1 i też wyszło mi 1, to znaczy, że tu jest ta sama wartość. I to się potwierdziło. Czyli moją funkcją graniczną w tym wypadku nie jest 0, nie jest 1, jest po prostu x. Czyli w zależności od tego, jakiego x wstawię, taki wynik w moim zadaniu dostanę. Możecie to sprawdzić i stawić sobie dziesiątki x-ów z tego przedziału obustronnie otwartego, bo 0 i 1 wstawiliśmy, jakieś tam jedną drugą, jedną dziesiątą, dwie trzecie i zobaczycie, że za każdym razem dojdziecie do takiego samego wyniku. No dobra, czyli to jest nasza funkcja graniczna. Czyli ogarnęliśmy sobie naszą zbieżność punktową. No więc teraz pora na zbieżność jednostajną. Czyli my teraz będziemy badać, no jak co się dzieje przy tak wyznaczonej funkcji granicznej. Czyli mamy zbieżność jednostajną. No więc, moi drodzy, nasza funkcja w dalszym ciągu jest jakby tutaj, mieliśmy tylko jeden przypadek podczas naszego spotkania, że nasza funkcja graniczna nie była ciągła, więc badamy po prostu supremum. No i to supremum tym razem to będzie nx kwadrat przez 1 plus nx minus x. Oj, przepraszam, tutaj nie wartość bezwzględna, wartość bezwzględna, a nie nawias. No i tu wiemy cały czas, że x należy do przedziału od 0 do 1. To jest bardzo ważna informacja dla nas. No i zastanawiamy się, co ja mogę tutaj stwierdzić tak naprawdę. Czy ja mogę opuścić nawias, czy mogę coś takiego zrobić. No ale tak naprawdę nie do końca, ponieważ no musiałabym rozpatrzeć, kiedy faktycznie tutaj jest jakiś plus, jakiś minus. Natomiast nawet jeśli nie jestem w stanie na pierwszy rzut oka określić znaku tego wyrażenia, to mogę po prostu zacząć rozpatrywać to, co jest w wartości bezwzględnej jako funkcję, a potem najwyżej wziąć wartość bezwzględną z tej wartości, która gdzieś tam mi się pojawi jako ta największa czy tam najmniejsza. Ok, czyli mam taką funkcję, więc zbadam od razu jej pochodną. I tu okazuje się, że tak, mamy tutaj pochodną mam ilorazu, czyli to będzie 2nx razy niezmieniony minus nx kwadrat razy pochodna mianownika, czyli n. Dzielę przez 1 plus nx do kwadratu i odejmuję pochodną x, czyli 1. No dobra, no to dalej przekształćmy to, żeby to jakoś lepiej wyglądało, czyli mamy 2nx dodać 2n kwadrat x kwadrat minus n kwadrat x kwadrat. No, nie wygląda najgorzej. Tu mi się skróci, czyli będzie 2nx dodać tak naprawdę n kwadrat x kwadrat. I już. I teraz, moi drodzy, mam tutaj sporo wiadomości. Na pewno wiem, że to, co mam w mianowniku, jest większe od zera. I tak naprawdę wiem, że to, co jest w liczniku, jest jakie? Jest większe lub równe 0. Bo nie jestem w stanie tutaj uzyskać ujemny, bo nie mam takiego przedziału x, a n są też dodatnie. No więc też to jest dla mnie spora informacja, że ta pochodna jest większa lub równa 0.
Więc mogę zabrać się tu spokojnie za wyznaczanie jakiegoś punktu ekstremalnego, czyli przyrównuję sobie tę pochodną do zera. Ale ponieważ jest to mianownik, więc mogę przyrównać tylko, ponieważ jest to ułamek, mogę przyrównać tylko licznik. Czyli 2nx plus n kwadrat x kwadrat równa się 0. Wyłączam sobie n i x, czyli zostaje mi 2 plus nx równa się 0. Czyli nx jest równe 0 lub nx jest równe minus 2. Stąd dochodzę, że moje x musi być równe 0, no bo n nie może i to należy do przedziału, to jest ok. Natomiast tu wychodzi mi, że x jest równy minus 2 przez n, ale to niestety nie należy do mojego przedziału od 0 do 1, dlatego że, moi drodzy, no n są liczbami 1, 2, 3, 4 naturalnymi bez zera. A ja mam tylko w naszym przykładzie mam tylko przedział od 0 do 1, czyli jedyny punkt, który mogłabym jako tako rozpatrywać, to jest właśnie x równe 0. No i ja wiem, że mój ciąg, jeżeli wstawię sobie to 0, no to będzie miał wartość liczbową równą 0. Co to dla mnie oznacza? Przede wszystkim wróćmy na chwilę do pochodnej. Zauważyliśmy, że ta pochodna, ona jest większa lub równa 0, co oznacza, że moja funkcja jest, no powiedzmy, że ona nie maleje. O, tak to mogę określić, tak? Bo w tym przedziale nie znajdę na pewno takich wartości, żebym tutaj dostała minusa. No więc, jeżeli ona, czyli wyciągamy wniosek, że moja funkcja h od x nie maleje, no więc generalnie, jeżeli ona jakby powiedzmy jest stała lub też rośnie, no to gdzie jest ta wartość największa? No więc okazuje się, że wartość największa to jest po prostu wartość na krańcach przedziałów. Czyli jeżeli ja sobie wezmę teraz moją funkcję, tutaj jest moje supremum, będę chciała policzyć z tego wyrażenia, które mi tam wyszło, czyli sobie tutaj weźmiemy, przypomnijmy, że to było nx kwadrat przez 1 plus nx minus x, to tak naprawdę, żeby zbadać, co się z tym dzieje i jaką to ma wartość, wystarczy, że zbadam, co się dzieje dla tych skrajnych, czyli dla x równego 0 i dla x równego 1. Dla x równego 0 dostaję tutaj wartość, prawda, równą 0. Bo tu będzie 0 minus 0. Ok, ale co się dzieje, kiedy za x wstawię 1? Kiedy za x wstawię 1, no to wartość mojej funkcji, którą sobie tam oznaczyliśmy, czyli h od 1, no to będzie po prostu n przez 1 plus n odjąć 1. No więc, moi drodzy, widzę, że tu zostały mi po prostu jakieś n. I ja wiem, że z każdymi takimi n-ami, no tutaj sobie sprowadzimy do wspólnego mianownika, żeby sobie uprościć, czyli mamy n minus 1 plus n. Po skróceniu zostaje mi tylko minus 1 przez n plus 1. No i co się dzieje? Jeżeli te n-y będą się zwiększać, a tak na pewno będzie, bo o to mi chodzi, żeby sprawdzić tą zbieżność dla n-a, dla każdego n-a, to okazuje się, że to wyrażenie dąży do zera. No więc okazuje się tak, że moja funkcja w tych wartościach skrajnych tak czy inaczej dąży do zera, więc ja mogę napisać, że to supremum jest równe 0 lub tak jak pisałam to w przykładzie wcześniej, mogę napisać, że to jest równe dn i dn dąży do zera i wówczas to supremum jest mniejsze od jakiegoś epsilona. Jeszcze raz wspominam, zapisy proszę pilnować samodzielnie, takie formalne, które u Was obowiązują. Niemniej wniosek jest następujący, moi drodzy. Przy wzrastających n-ach, w tym przedziale od 0 do 1, będę dążyć do tego zera. To znaczy, że to, co potrzebuję, jest spełnione, żeby ten ciąg funkcyjny był zbieżny jednostajnie. Czyli taka jest właśnie moja odpowiedź. Ciąg funkcyjny jest zbieżny jednostajnie.
Okej. Czyli, moi drodzy, przeliczyliśmy 6 ciekawych przykładów. Jak sami widzicie, no i zbieżność punktowa, i zbieżność jednostajna są bardzo ciekawymi elementami ciągów funkcyjnych. Natomiast jest między nimi pewna różnica. Już nie tylko chodzi o długość wyznaczania zadania i tak dalej, ale chodzi o interpretację tych wszystkich wyników. Kiedy my tam badamy tylko granice, tutaj musimy patrzeć na te suprema, jeszcze wartość bezwzględna, tu jeszcze wchodzi nam jakiś ciąg, a nawet i się może pojawić epsilon. Natomiast, mówię, prośba jest taka, żebyście starali się nie robić zadań schematycznie, tylko próbowali sobie spojrzeć na to właśnie z perspektywy takiej właśnie funkcji, które mają zmienne jakieś parametry, jak to wygląda, może przemówi bardziej do Was jakaś metoda graficzna. Dlatego zachęcam też do szukania, poszukiwania może swoich własności i twierdzeń, które pełno jest w różnorakich podręcznikach na ten temat. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam, moi drodzy, do kontaktu mailowego. Mail jest w opisie. Zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.